Milik, co ty robisz, mili, 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 usnął. Uwaga, uwaga, haj, dzień dobry. Ryszard, ty draniu, ale słodziutki widok. Jak tam, Rysiulka? Co tam u ciebie? Coś ci się śniło? Obudziłam cię? Rysiaczka? No kocham Rysię, kocham. Teraz jeszcze bardziej kocham Rysiaczkę. To jest cudowne. No. Ryszard, ty draniu. Jaki masz ponętny ogon. Ryś. Nie, dobra, nie gryziemy, Ryszard. Nie. Ja już idę, dobra. Hej, dzień dobry, witam bardzo, ale to bardzo serdecznie wszystkich obecnych, wszystkich zgromadzonych, jak mija dzień. Ja zaczynam vloga, dopiero 12:17. Gdzie idziesz? Bazyl? Gdzie ty, Bazyl, idziesz? Pa, mania, pa! Wow, sorry, już. Wiecie co? Znowu jest obiektyw brudny. Nie, to się tak słońce odbija. O, tak musimy być, no ale tak mnie nie widzicie. To może tu. Słuchajcie, nie no, gówno. Trudno, będziemy z tym odbijającym się światłem, dobra? No. Więc pozdrawiam serdecznie moją widzkę Anię, która do mnie podeszła i słuchajcie, śmiała się, bo powiedziała, że w rzeczywistości jestem chudsza niż kamera przedstawia i od razu mi się przypomniała sytuacja, w której z Paulą byliśmy teraz na na Big Brotherze, na widowni i rzeczywiście kamera mega zniekształca ludzi. Na przykład jak widzieliśmy postać Angeliki, która wyszła z Big Brothera, to powiem wam, że na żywo jest zdecydowanie chudsza i jeszcze wyższa niż pokazuje ją kamera. I tak samo było w przypadku innych osób. W ogóle zupełny szok w wzroście, niż się wydaje, nam jak odbieramy i w wadze. Także w rzeczywistości Ania się śmiała, że wyglądam, jestem mniejsza niż jej się wydawało i jestem chudsza. Przypominam, mam 168 cm wzrostu i to jest pytanie, które najczęściej jest zadawane mnie na moim kanale, serio, tak, to jest najczęściej zadawane pytanie przez was do mnie. Ile mam wzrostu? 168. No i kiszka, półmek tu nie kupiłam, bo chciałam sobie stópki wymoczyć. A ja najbardziej do zdzierania lubię zwykły, najzwyklejszy taki półmek, ten taki tani. I on jest taki zazwyczaj dwukolorowy, nie ten taki jednokolorowy, tylko ten taki dwukolorowy, co jest taki zawsze turkusowy i biały. O, takie półmeksy są, no według mnie najlepsze. Ale za to słuchajcie, kupiłam sobie coś do mycia buzi nowe. Takie cudo. I zaraz wam pokażę jeszcze. Odsunąć się, moi drodzy. Mania skończyłaś. Dziękuję bardzo, Mania, za dzisiejszą pomoc w sprzątaniu, bo kończy mi się ten stołp, którego też uwielbiam. A już wam pokazuję. To jest maść Retimax 1500, którą pokazywałam wam ostatnio, która robi furorę w internecie i ja już mam ją nieźle wyciśniętą, ja używam na noc pod oczy i ja mam tak nieźle wyciśniętą, bo co drugi, trzeci dzień całą twarz nią smaruję i powiem wam, że to nawilża. Ja ostatnio miałam tak suchą paszczę, że po prostu kosmos i teraz mam te dwa. Niebieski na dzień Allantan Dermoline. To są kremy, które kosztują grosze, ja używałam je kilka lat temu, to znaczy tylko ten niebieski. Niebieski mam na dzień, pomarańczowy na noc. Powiem wam, że jestem w niebo wzięta, ale ta maść to jest takie lepiące w cholerę, takie wiecie, takie tłuste, takie... No czuć to, że to jest, nie? I to używam tylko na noc i powiem wam, że naprawdę tak mi odżywia okolice oczu i mach i twarz, że po prostu kosmos. A najlepsze jest to, że zależy oczywiście od apteki, ale kosztuje, ja dałam niecałe 6 zł, 5,95. A ta emulsja, cera dojrzała i wrażliwa, takie wiecie, żeby nie wysuszało, żeby nie cudowało. Czy się sprawdzi? Zobaczymy. A teraz uwaga. Zamknęłam drzwi od toalety. Więc
Nie mówi się więc. Nie zaczyna się zdania od więc. Więc. A więc. No żartuję. Bardzo szybkie zakupy. I wczoraj z Dawidem oglądamy sobie telewizję i zachciało nam się naleśników z twarogiem na słodko. Jajka wyjęłam już z lodówki. Przyprawy, które mi się skończyły, papryka ostra, czosnek, majeranek, kupiłam mleko, dżem, który ma fajny skład, wzięłam wiśniowy, jedna cytryna, jogurt grecki, a z tyłu jest jeszcze twaróg i dwa banany, a tutaj mamy maliny i borówki, które... Aj, w ogóle nie komentujmy, a ceny to są po prostu straszne. Jeszcze były te chemiczne truskawki co ostatnio, ale mówię nie, 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 nie. A nie wzięłam tych truskawek chemicznych, bo kosztowały 14 zł. Tak. Kupiłam u mnie w chemicznym taką szklankę, fajna, poręczna, 2,40 i wzięłam sobie dwie. Bo mamy mało szklanek. Kończę smażyć naleśniory. Oczywiście wszystko na oko, tradycyjnie. Owoce umyte. I tutaj mam twaróg. Z dwie łyżki jogurtu greckiego. Miód i sok z cytryny. Doprawione, tak wiecie, żeby było nie kwaśne, nie za słodkie. Takie idealne, fajne, bardzo smaczne. Uwielbiam ten smak. No i na to idą owoce. I jeszcze do tego sobie robię banana, a jeszcze mam ochotę zjeść sobie, słuchajcie, z masłem orzechowym i z bananem, no przepyszne. No tylko spójrzcie, oprószyłam cukrem pudrem i przydałby się tutaj listek mięty. Pycha, dawno nie było, oj dawno. A już się nie mogę doczekać tego z masłem orzechowym i z bananem. Tu jestem. Szukam, bo ja tutaj mam produkty. Jest! Uwaga, bo on jest trochę zajechany, więc to będzie takie szybkie. Może tak, o. To jest ten Pumex. Dobrze, że ja go jeszcze nie wyrzuciłam. I zaraz go wyrzucę i użyję go ostatni raz. I słuchajcie, kto mnie ogląda, ten wie, że ja po prostu nienawidzę. Nienawidzę kremów do stóp i nienawidzę kremów do rąk. A że nie mam problemu z przesuszającymi się dłońmi, no to nie będę używać, nie? I to jest ten Allantan Dermoline złuszczający. I właśnie ludzie go stosują do stóp, do dłoni, tylko musimy na niego uważać, słuchajcie, bo on ma w swoim składzie kwas glikolowy, także no zaraz słońce będzie, także ja z nim uważam też. I słuchajcie, stwierdziłam, że właśnie przed okresem letnim, no coś by można było się poświęcić i wrzucić na te stopy, nie? I ja robię tak, że co drugi, trzeci dzień smaruję nim sobie stopy, bo codziennie to ja bym szału dostała, słuchajcie, ja bym nie dała rady za Chiny Ludowe, ja bym po prostu musiała jakieś coś na uspokojenie wziąć i nakładam go, odczekuję 10-15 minut, zakładam sobie skarpeteczki na nogi i tak siedzę i później, jak idę spać, to muszę zdjąć te skarpetki, za Chiny Ludowe nie usnę w skarpetkach, choćby nie wiem, jakby mi było zimno w stopy, nie usnę w skarpetkach. Właśnie się sztacham, bo na wieczór przygotowałam sobie dzisiaj peeling z kawy znowu, tak 2-3 razy w tygodniu. No to zależy, ale 2-3 razy w tygodniu robię zawsze peeling. Ja lubię takie bardzo mocno zdzierające, bardzo mocno, nie takie, wiecie, że tam sobie jakieś tam drobineczki gdzieś tam smyrną po mym ciele. Nie, to musi mnie aż tak, no nie to, że do krwi, nie, ale muszę to czuć. Co ty wyprawiasz, Ryszard? Ja sobie tu, dobra, ja już sobie tu nic. Rozumiem, Milik, że on chce cię zaatakować, ale bardziej go interesuje... Nie wiadomo, co go interesuje. Jeny. Nie, ja te... Tak, ja te serdle swoje to sobie wymoczę wieczorem, ale dobra, usiądźmy na chwilę. Albo i nie usiądziemy. A, już wiem, co ja wam miałam pokazać. Chodźcie tu, te moje dwa lakiery do paznokci, które będą w tym roku królowały u mnie. Kto pamięta ten lakier? The Lovely! To jest numer 06. On jest ze mną trzeci rok. Nie, 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 to nie jest to samo opakowanie. Ja go odkryłam, numer 06, mówiłam. On ma teraz inne opakowanie,
dwa lata temu miał inne, rok temu miał inne i nie wiem, czy w tym roku go produkują. O! I kto mnie ogląda, ten pamięta, że ja go bardzo często nosiłam w okresie letnim, gdy miałam opaloną skórę. I teraz w tym roku odkryłam kolejny fajny, rażący kolor, to jest numer 4. A opakowanie wygląda tak i ciekawa jestem, jak on się będzie nosić, jak będzie wyglądać, jakby się wyoszczył, to by było fajnie. Jak na kombajnie. No w końcu. Także zobaczymy. Wiem, co chciałam wam powiedzieć. Słuchajcie tego. Będzie moc. Za jakieś 3-4 dni, nie? Zbliża się najcudowniejszy moment w ciągu każdego miesiąca dla kobiety. A mianowicie, bez owijania w bawełnę, czekam na okres. Szok i niedowierzanie. Dobra, ale ja dosłownie z takie 3 dni przed okresem mam takie nerwy, słuchajcie, że moja siostra ma to samo. I wiecie, co się śmiałyśmy ostatnio? Że my przez te 3 dni przed okresem mogłybyśmy po prostu dorabiać na ochronie. Bez żadnej licencji, bez niczego. Jesteśmy tak nabuzowane, że po prostu wyniosłabym każdego. No z każdej imprezy wyniosłabym po prostu każdego. Naprawdę. 3 dni przed okresem mam taką nerwę, że sobie tego nie wyobrażacie. No po prostu, no nie daj Boże, żeby mnie ktoś zdenerwował i bym się uruchomiła, wiecie, o co chodzi? To no jest, no zniszczony jest po prostu. No jest zniszczony, no. I się dlatego z Paulą śmiałam, że 3 dni przed okresem możemy sobie dorabiać na ochronie po prostu bez żadnej licencji nas biorą, słuchajcie, bez żadnej, wynosimy wszystkich. Od zawsze tak mam w sumie, takie naprawdę bardzo napięty stan przedmiesiączkowy i nie, spokojnie, nie buksuję Dawida, spoko loko. Chciałam wam pokazać, ale wam nie pokażę. Uwielbiam ten fotel za to, że właśnie ja potrafię się, no ja gabarytowo po prostu zmieszczę się tu cała, ja sobie tak zawsze leżakuję w nim. Jak na niego usiądę, to mi się nie chce z niego schodzić. Jeszcze co mogę dodać, to na pewno to, iż wrócą jakieś live'y i w ogóle live'y z gotowaniem. Teraz wiecie, był ten weekend majowy i w ogóle wcześniej, tydzień wcześniej, przed majowym ja coś tam robiłam i nie miałam też czasu na żadne live'y, coś tam pamiętam było. Więc wrócimy do tego spokojnie. I na pewno, tak jak wam mówiłam, w czerwcu będą dłuższe przerwy, nie będzie po prostu filmów, bo chcę bardziej popracować po prostu nad e-bookiem i się po prostu przyłożyć tak fest do tego, więc możemy wszyscy spodziewać się odpoczynku od siebie. Ja tu, a kotek mnie wycyckał, delikatnie mówiąc. Ja jeszcze nie widziałam, żeby ci się aż tak bardzo ubrudziła Nuna. Niesamowite. Niesamowite. Ryszard, twój czas minął, teraz ja. Ryśka, teraz ja bym chciała. A nie, ty już godzinę leżysz i śpisz. Rozumiem, że na razie nie ma szans. O matko, nie! Ja muszę odejść, bo to jest zbyt namiętne. Oj, Rysia, no wycyckałeś mnie. Ryszard, właśnie miałem 2 godziny 15 minut. Halo, Ryszard. 2 godziny 15 minut, Ryszard. Nie no, dzięki. No Ryszard! Ryszard, obudź się już. Teraz ja. Ryszard, please. Za chwilę frytki z batatów. Kocham i uwielbiam. Zaraz będę sobie moczyć girki i to jest, nie wiem, które moje opakowanie. To jest sól z Biedronki. Ryszard, też będziesz moczył Nuny? I zawsze kupuję sobie takie sole do kąpieli, do właśnie do ciała i ja używam ich do moczenia stópek. O, i piekarnik. Ryszard, piekarnik się rozgrzał. Idź włożyć frytki. Pomasować cię? Może bez buziaków, co? Teraz ty. Jakby ktoś pytał, to jest roller z The Body Shop, który ma
nie wiem ile lat i on ledwo żyje już. Go tak raz na jakieś kilka dni zawsze sobie używam parę minutek i jeżdżę w tą i z powrotem. I Rysia jak widać też chce. Aj, to może słomkę? Proszę. Tomasz. Tu. Tu, a ty to chcesz? Nie, Rysia, nie. Się wymasuje, to dopiero ci dam. Jednak chcesz? Poczekasz jeszcze z 3 minuty? Nie. Już teraz? 3 minuty jeszcze, Ryszard. 3 minuty. Może ja ci pojeżdżę już sama? No nie, bo mi okłaczy, żeby to z kłakami jeździła. No Ryszard, bardzo bym chciała, żebyś był wpatrzony we mnie, a ty jesteś wpatrzony w mój roller. I ostatnio zastanawiałam się nad kupnem tego rollera takiego, tych z kamienia, bo ten naprawdę, nie wiem ile on ma lat, z 5? A może i nawet, no z 5 lat on będzie miał. I powiem wam, że jeszcze póki co żyje i oddycha, ale tak ledwo, ledwo. I myślę, żeby sobie kupić te z kamienia właśnie. No to co, Rysia? Dziękujemy serdecznie za uwagę. Prosimy o kciuka do góry. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć. Jaki szybciutki on był. Nagrało się. Nagrało się.